I wracamy do porannego studia telewizji w Polsce.pl. Tak jak państwu obiecałem, w naszym studiu kolejny gość, dr Zbigniew Giżyński, historyk, przedsiębiorca, w przeszłości polityk. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No i zaczniemy od historii, najnowszej historii wczorajszego meczu reprezentacji Niemiec, od tego, co się też będzie działo dzisiaj w kontekście Polski i meczu naszej reprezentacji z Japonią. Jak pan doktor przyjął wczorajszą porażkę Niemców i to, że Niemcy odpadają bardzo, bardzo niespodziewany sposób już już w fazie grupowej Mistrzostw Świata, właśnie z Mundialu? Zmartwiłem się bardzo, z bardzo prostego powodu. Byłem przekonany, że w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w okolicach rocznicy bitwy pod Grunwaldem w Moskwie, to jest idealny moment, kiedy Polska zdobywa w finale z Niemcami Mistrzostwo Świata. No ale skoro Niemcy wczoraj odpadli, to chyba i nam pozostanie dzisiaj podążyć ich śladem i odpaść z tego turnieju, niestety. No już odpadliśmy niestety po meczu z Kolumbią. Dzisiaj mamy ten formalnie mecz, tak, dzisiaj tradycyjny dopiero mecz o honor polskiej reprezentacji podczas Mistrzostw Świata. No i walka, sportowa walka z Japonią, chociaż z tą walką różnie z Japonią bywało w historii. Tak, to prawda. Niewiele osób o tym wie, że Japonia jest jedynym krajem, któremu Polska w XX wieku wypowiedziała wojnę. Polacy generalnie nikomu wojny nie wypowiadali w wieku XX, bywaliśmy napadani. Natomiast w grudniu 1941 roku pod naciskiem brytyjskim stanęliśmy po stronie Amerykanów, którzy zostali napadnięci w Pearl Harbor. I gdy ta wojna się zakończyła w 1945 roku, o Polsce, że prowadzi ją z Japonią, wszyscy zapomnieli. Dopiero gdy Cesarstwo Japonii i PRL postanowiły nawiązać stosunki dyplomatyczne po odprężeniu genewskim, okazało się, że oba kraje są nadal w stanie wojny. W związku z tym traktat normalizacyjny, który podpisano w 1957 roku, stanowił, że z dniem jego wejścia w życie stan wojny, jaki między obydwoma państwami istniał, przestał mieć miejsce. Tak więc po 16 latach, w wojnie, w której nikt nie zginął, w zwycięskiej, Polacy ją wygrali. Miejmy nadzieję, że i dzisiaj ten mecz zakończy się, a my będziemy mogli sobie tylko zanucić jako wierni kibice zawsze to, co nucimy niestety przez ostatnie wszystkie turnieje, na które Polacy awansują. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. A ja mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego słuchać, no ale rzeczywiście tak jest, że po tych przegranych meczach to jest częsta przyśpiewka, chociaż już mówię, może się w pewien sposób znudzić. Ale spójrzmy na to optymistycznie, bo zawsze trzeba troszkę jednak tego optymizmu poszukać. Graliśmy na Euro, do którego zakwalifikowaliśmy się 2 lata temu, teraz na Mundialu, obyśmy za kolejne 2 lata mieli możliwość grania w turnieju Mistrzostw Europy. I oczywiście każdy chciałby, bo jesteśmy wielkimi fanami sportu, polskiej reprezentacji, futbolu, żeby było jeszcze lepiej, ale cieszmy się, bo ja pamiętam też lata, kiedy przez 4 kolejne mundiale nie graliśmy na tych turniejach. Teraz też mieliśmy 12 lat przerwy. Ja byłem w Hanowerze na ostatnim meczu w 2006 roku. Chciałoby się, żebyśmy jednak troszkę bardziej regularnie grywali w tego typu imprezach, a wówczas miejmy też oczekiwania. No właśnie, i teraz też były oczekiwania, no jak widać. Mamy mecz o honor, ale zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Ale za to wspomniał, z samurajami. Ale tak, wspomniał pan doktor tutaj o 57 roku, o tym, że wtedy zakończyła się ta wojna, o której ktoś wszyscy zapomnieli w zasadzie, z Japonią, a teraz chcę cofnąć się jeszcze o rok właśnie wstecz, porozmawiać o 56 roku, o czerwcu 56 roku, o poznańskim czerwcu 56 roku. Dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie, panie doktorze, ten dzień ma w przełożeniu na nasze doczesne czasy? To bardzo ważna data w naszej historii najnowszej, ponieważ to był pierwszy tego typu robotniczy zryw w okresie Polski Ludowej. Wcześniej mieliśmy do czynienia z całym szeregiem zdarzeń o charakterze wojskowym, militarnym, bo nie złożyli broni żołnierze niepodległościowego podziemia jeszcze z okresu II wojny światowej, którzy potem, czy to w ramach wolności i niezawisłości, czy innych formacji militarnych, jako tak zwani żołnierze niezłomni, wyklęci, walczyli. Natomiast to oczywiście wszystko powoli wygasało, ponieważ ten aparat bezpieczeństwa był bezwzględny
I w zasadzie już w początku lat 50. poza jakimiś jednostkowymi sytuacjami komuniści niepodzielnie rządzili Polską, wszystkich troszeczkę trzymając na bardzo, bardzo krótkim takim uwięzieniu. Natomiast poznański czerwiec, rok 56, spowodował taki moment, kiedy Polacy zaczęli po raz pierwszy mieć odwagę głośno, stanowczo walczyć i protestować o swoje prawa. To jest jeden ważny element. W to się potem wpisywały inne tego typu protesty, jak rok 68, 70, 76, czy wreszcie rok 1980, 81. Natomiast to ten poznański czerwiec to zainicjował. To jest pierwszy ważny element tej daty. Drugi, o którym często zapominamy, to troszeczkę umiędzynarodowienie tego problemu zniewolenia narodu polskiego, ponieważ w Poznaniu odbywały się międzynarodowe targi poznańskie, tradycyjnie zresztą. I z tym, jak władza, tak zwana władza ludowa, traktuje Polaków, robotników, przekonali się naocznie uczestnicy tych targów, którzy przyjechali na nie z różnych zakątków świata. Wreszcie, co kluczowe dla całego systemu opresji, jaki dotykał polskie społeczeństwo, zwłaszcza przed rokiem 56, chociaż to zaczynało już troszeczkę być lżejsze w tym momencie, to otwierało drogę do polskiego października, który jest kluczową datą, biorąc pod uwagę, jak funkcjonował PRL, bo oczywiście nadal po 56 roku, po październiku, po dojściu Gomułki do władzy, mieliśmy do czynienia z systemem komunistycznym, ale ten aparat represji funkcjonował już jednak inaczej, to znaczy ludzi od czasu do czasu zamykano do więzień, nie było swobód obywatelskich, ale nie mordowano wprost, tak jak to było w okresie stalinowskim. Uprawnienia kombatanckie dostali także żołnierze niepodległościowego podziemia. Oczywiście ci, którzy służyli w jakiejś armii ludowej czy gwardii ludowej, byli traktowani z większymi honorami, ale akowcy chociażby, czy uczestnicy Powstania Warszawskiego, przestali być zaplutymi karłami reakcji, tylko jednak również stali się kombatantami, co w tej siermiężnej, trudnej rzeczywistości okresu PRL-u było jednak wielkim postępem. To w dużej mierze zostało zainicjowane przez to, co zrobili robotnicy w czerwcu 56 roku. Chwała bohaterom, chwała tym, którzy wówczas także swoje życie poświęcili. No właśnie, te czyny też połączyły część środowiska, część społeczeństwa polskiego, które dalej walczyło o swój kraj. A teraz porozmawiamy o historii, która dzieli, czy w zasadzie walce o prawdę historyczną, która dzieli. Mówię tutaj o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, nowelizacji, która wpłynęła na pogorszenie, znaczne pogorszenie się stosunków dyplomatycznych między Polską a Izraelem, ale też Stanami Zjednoczonymi. No i wczoraj w ekspresowym tempie kolejna nowelizacja tejże ustawy się pojawiła. Wykreślenie przepisów mówiących o odpowiedzialności karnej za publiczne przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności za zbrodnie nazistowskie popełnione przez III Rzeszę. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że tamta nowelizacja to sukces, bo jakby wywołała debatę międzynarodową na temat właśnie tej prawdy historycznej, stwierdzenia polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne. Czy rzeczywiście tamta ustawa była sukcesem i czy dobry krok został podjęty wczoraj, że w tak szybkim tempie i że w ogóle te przepisy zostały wykreślone, bo teraz często pojawia się taki komentarz mówiący o tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy pod wpływem nacisku ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych wycofał się z tych przepisów. W polityce, zwłaszcza w polityce międzynarodowej, trzeba ważyć racje. I są rzeczy ważne i ważniejsze. I bez względu na to, jaką my jako Polacy możemy czuć w stosunku do tych wszystkich rzeczy, jak i mieć uczucia i spostrzeżenia, musimy pamiętać o pewnym kontekście międzynarodowym, w jakim funkcjonujemy. I z tej perspektywy patrząc, z tej perspektywy, nie tyle z perspektywy historycznej, co z perspektywy bardzo zawiłych meandrów dyplomacji, mogę się tylko cieszyć, że polskie państwo, moje państwo, nasze państwo rozwiązuje pewien problem, który miało. Bo to, że
pojawienie się tego rodzaju zapisów w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej spowodowało pewne perturbacje dyplomatyczne, co do tego nie mamy wątpliwości, bo one się pojawiły. I oczywiście byłoby pewnie z punktu widzenia naszych takich odczuć płynących z serca i także z naszej wiedzy i ze świadomości lepiej, gdybyśmy pozostawili te przepisy tak, jak one funkcjonowały, bo one z naszej perspektywy wydawały się słuszne i sprawiedliwe. Ale z drugiej strony musimy uwzględniać pewien kontekst międzynarodowy, pewien układ sił, w którym nie jesteśmy supermocarstwem, ale silnym państwem, które o swoje interesy w tym kontekście musi zabiegać. Dlatego nieraz warto jest zrobić pół kroku do tyłu, aby stanąć w bardziej stabilnym miejscu. I z tego punktu widzenia dobrze, że ten konflikt się kończy. Polska potrzebuje dobrych, sprawdzonych sojuszników. Takim sojusznikiem na pewno są Stany Zjednoczone. Warto także mieć dobre relacje z Izraelem i z innymi państwami, które są w szeroko rozumianym obozie państw zachodnich, w porozumieniu, w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, i cieszmy się, że to zostało zrobione. To oczywiście wywołuje także i w Polsce emocje. Ja mam nadzieję, że obóz Prawa i Sprawiedliwości będzie w stanie zabezpieczyć się politycznie przed pewnymi niebezpieczeństwami, jakie ta ustawa rodzi w obrębie wewnętrznego układu sił, bo pewnego rodzaju siłą Prawa i Sprawiedliwości było to, że było jedyną formacją prawicową. Czy inne formacje prawicowe, jeżeli nawet funkcjonowały, jak partie panów wicepremierów Gowina czy ministra Ziobry, to funkcjonowało w obrębie obozu Zjednoczonej Prawicy. Byłoby rzeczą niedobrą dla obozu Zjednoczonej Prawicy, dla Prawa i Sprawiedliwości, gdyby tego rodzaju gesty, które były konieczne na arenie międzynarodowej, spowodowały przestrzeń polityczną dla pojawienia się formacji na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, a takie niebezpieczeństwo istnieje zawsze, a w tej chwili istnieje troszeczkę bardziej. Myślę, że to jest wielkie wyzwanie, jakie stoi przed obozem Prawa i Sprawiedliwości, aby zwłaszcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo wybory samorządowe w tym zakresie są nieco łatwiejsze, ale zwłaszcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, przed tego rodzaju wewnętrznym niebezpieczeństwem na własnym obszarze funkcjonowania w polityce się zabezpieczyć. Wielkie wyzwanie stoi też przed Unią Europejską w kontekście rozwiązania kryzysu migracyjnego. 28-29 dzień czerwca to dwudniowy szczyt, podczas którego właśnie ten temat między innymi zostanie poruszony. Między innymi, ale myślę, że też przede wszystkim, bo to jest palący problem Unii Europejskiej. Polityczny nóż na gardle Angeli Merkel, kanclerz Niemiec w jej własnym kraju. Tam pojawiają się takie naciski ze strony też koalicjantów w rządzie na Angelę Merkel, aby ten problem rozwiązać. O ile się nie mylę, chyba do końca czerwca, czyli już niebawem, dostała kanclerz, pani kanclerz, czas na rozwiązanie tego problemu w Unii Europejskiej. Pojawiają się informacje ze strony prezydenta Francji Emmanuela Macrona, że w zasadzie Unia Europejska nie ma problemu z migrantami, tylko wewnętrzny kryzys polityczny z migrantami, którzy przemieszczają się pomiędzy poszczególnymi państwami. Szef MSW Włoch odpowiada, że skoro nie ma tego problemu, to niech Francja przyjmie te 9 tysięcy migrantów, które obiecała, i takie przerzucanie się odpowiedzialnością, uszczypliwościami w całej Unii Europejskiej w zasadzie w tym kontekście przebiega. Francja chce też tego, aby relokacja migrantów była powiązana z budżetem. Te państwo, które tych migrantów nie przyjmie, żeby ten budżet miało mniejsze, czy też chociażby pojawienie się pomysłu, wspólnego pomysłu Francji i Niemiec na temat budżetu strefy euro. To też niepokojący sygnał ze strony Unii Europejskiej. Czy sądzi pan, panie doktorze, że podczas z tego dwudniowego szczytu państwa Unii Europejskiej dojdą do jakiegoś porozumienia czy wypracowania jakiegoś realnego do zrealizowania scenariusza w kontekście problemu migracji? Myślę, że do konkretnego porozumienia nie dojdzie. Zapewne będziemy mieli do czynienia
z komunikatem mówiącym o tym, że wszyscy z troską odnoszą się do tego problemu, że będą nadal starali się wypracowywać rozwiązania, które będą korzystne, ale nie spodziewajmy się konkretnego rozwiązania, ponieważ żeby takie konkretne rozwiązanie mogło zafunkcjonować, musiałyby być zbieżne interesy, jeżeli nie wszystkich, to prawie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Na szczęście, mówię to na szczęście, z naszej polskiej perspektywy, chociażby bardzo jednoznaczna postawa państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Austrii, wspieranych troszeczkę po cichu jeszcze, ale coraz mocniej przez państwa bałtyckie i niektóre kraje Unii Europejskiej, zwłaszcza z rejonu Europy Środkowo-Wschodniej. Teraz dochodzi troszkę bardziej rozważny głos Włoch w tej sprawie. To powoduje, że nie sądzę, aby mogło dojść do jakiegoś szerszego porozumienia, a zwłaszcza takiego, które by było dla nas, dla Polaków, niekorzystne i wymuszało na nas przyjmowanie imigrantów. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię budżetu i to, nad czym pracuje od pewnego czasu pan prezydent Macron, to jakby sprawa tu ma drugie dno. Francuzi mają potężne długi. To jest kraj z ogromnymi problemami, z ogromnym deficytem budżetowym, jest w trudnej sytuacji. Tego nie widać tak, jak to było widać w przypadku gospodarki greckiej z różnych powodów. Jest silniejsza, mocniejsza. Natomiast problem z obsługą długu tam istnieje. I Macron próbuje spłacać niemieckimi pieniędzmi swój dług. Stąd jemu jest ten wspólny budżet potrzebny. Angela Merkel z kolei potrzebuje Francji jako istotnego sojusznika w rozgrywkach europejskich i dzięki temu poza samymi Niemcami ma drugi potężny kraj, który w zasadzie nie prowadzi już samodzielnej polityki zagranicznej. Czy od pewnego czasu Francuzi przestali prowadzić samodzielną politykę zagraniczną, są tylko i wyłącznie echem polityki niemieckiej. Stąd troszeczkę Angela Merkel kupuje sobie swoimi niemieckimi pieniędzmi poparcie Francji, ale to są trochę wewnętrzne problemy. Nie jesteśmy w strefie euro i dobrze na tym etapie, więc nie jest to nasze zmartwienie. A czego możemy się spodziewać po Niemcach i Francji w kontekście właśnie też relokacji migrantów, bo ten taki nieformalny szczyt 16 przywódców Unii Europejskiej rodzi takie obawy, że właśnie część państw będzie chciała za wszelką cenę przełożyć ten pomysł relokacji migrantów na resztę państw Unii Europejskiej, w jakiś sposób być może wymusić taką decyzję, gdyż no, szczerze też mówiąc, realnie patrząc na tą sytuację, to jest jedyny pomysł, jaki się pojawił w Unii Europejskiej w ostatnich latach. To prawda, tylko że nie mają te kraje mechanizmu przymuszenia innych krajów unijnych do tego, aby podjęły się tego typu zobowiązań, bo na szczęście funkcjonowanie Unii Europejskiej, głosowania w Unii Europejskiej są tak skonstruowane, że dosyć łatwo jest jednak zbudować nawet mniejszość, ale blokującą tego typu rozwiązania. I chociażby kraje Grupy Wyszehradzkiej, wspierane jeszcze przez kilka innych państw, już taką możliwość mają. Więc ja bym się specjalnie tym nie martwił. To, że będą podejmowane takie próby, to, że będą podejmowane tego typu naciski, jest rzeczą oczywistą. To jest problem przede wszystkim, przed którym stoi Francja. Niemcy mają problem wewnętrzny między CDU a CSU. Natomiast Francja ma istotny problem, mówię to także z jakiejś swoich wiedzy i spostrzeżeń osobistych. Byłem w zeszłym tygodniu we Francji i rzeczywiście tam nie mówimy o tysiącach imigrantów, tam mówimy o milionach imigrantów, którzy dzisiaj żyją we Francji, którzy de facto zmieniają oblicze tego kraju, który już nigdy Francją, jaką my znamy z filmów, nawet z Louisem Define, czyli nie aż tak bardzo odległych, już nigdy takiej Francji widzieć nie będziemy. Panie doktorze, dziękuję serdecznie za rozmowę i wizytę w studiu telewizji w Polsce.pl. Moim państwa gościem był dr Zbigniew Giżyński. To wszystko w tym momencie. Przed nami krótka przerwa. Wrócimy do państwa tuż po niej i zobaczymy, co też słychać w naszym Sejmie.